Cześć, Paweł z tej strony. Dzisiaj pokażę Ci, jak poruszać się po giełdzie kryptowalut Bittrex, na której możemy zakupić różne kryptowaluty, te znane, mniej znane. Także pokażę Ci od razu od środka, jak to wygląda. Pierwsze, wiadomo, co trzeba zrobić, to założyć sobie konto. Także konto jest darmowe, nie ma jakiegoś programu poleceń tutaj, wystarczy wejść na Bittrex, zakładamy konto, bardzo prosto. Ja już konto posiadam, także wystarczy, że się zaloguję. Potwierdzamy. No i logujemy się. Dobra, tak wygląda giełda Bittrex po zalogowaniu się. Tutaj na samej górze mamy najpopularniejsze, może nie tyle najpopularniejsze, ale kryptowaluty, które w ciągu 24 godzin osiągnęły największy wolumen, czyli największy wzrost. Można się im przyjrzeć. No a tutaj zobaczcie. Mamy 11 stron, pewnie nawet więcej stron różnych kryptowalut. One wszystkie są w przeliczniku do Bitcoina, także możemy je kupić tylko za Bitcoiny. I jest ich tutaj naprawdę masa. Gdzieś z popularniejszych to na pewno Ethereum, Ethereum Classic, Waves, Factum, Clapcoin. Clapcoin to na pewno NXT. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Tylko od Ciebie zależy, jakie sobie kupisz. Załóżmy na przykład, nie wiem, Ethereum. Też te kryptowaluty wahają się w różnych cenach. Na przykład Ethereum jest w granicach 10 dolarów, 12 dolarów w tym momencie, a na przykład Aeon jest w tym momencie po 16 centów, tak? Niektóre nawet nie osiągają ceny 1 centa, ale mogą być perspektywiczne i jeżeli na przykład osiągną cenę, załóżmy 10 centów, a Ty kupiłeś sobie 100 tysięcy sztuk, no to łatwo sobie obliczyć tutaj zysk. Także warto sobie szukać różnych tutaj okazji. Ja pokażę Ci stricte, jak to mniej więcej wygląda od środka, gdybyśmy chcieli złożyć zlecenie. Na przykład na Ethereum. Wejdźmy przykładowo na Ethereum. Schemat jest taki sam. Wyświetla się nam informacja na temat kryptowaluty, jej nazwa, wykres, który się ładuje w międzyczasie i wszystkie dane, tak? Pojawił nam się wykres, możemy go sobie zmniejszyć, zbliżyć, zobaczyć, jak wyglądało w innym czasie. Jeżeli ktoś się zna na analizie technicznej, może to sobie tutaj sprawdzić. Mamy tutaj ogólną cenę, jeśli chodzi z wykresu, 11 dolarów 59 centów, a tutaj mamy cenę użytkowników, tak? Czyli po jakiej cenie ktoś chce nam, ktoś chce kupić. Jeżeli chcesz kupić, to możesz sobie kupić za 11 dolarów 71 centów, taka jest teraz cena. A jeżeli chcesz sprzedać, to za 11 dolarów 59 centów. Co jest tutaj ważne, co różni się od Forexa i jeżeli ktoś handlował kiedyś na Forexie, to że tutaj kupujemy sztuki danej kryptowaluty od użytkowników. Czyli nie wystarczy złożyć zlecenia kup, sprzedaj, bo ktoś nam musi sprzedać te sztuki. Albo ktoś musi kupić od nas te sztuki, tak? Czyli tutaj komuś możemy sprzedać nasze sztuki. Na przykład ktoś chce kupić w tym momencie 583 sztuki Ethereum i możemy mu sprzedać. Możemy kupić od kogoś, kto wystawił na przykład 5 sztuk Ethereum. Równie dobrze możemy tutaj sprzedać. Oczywiście możemy ustawić swoje zlecenie. Po jakiej cenie chcemy kupić, albo po jakiej cenie chcemy sprzedać Ethereum, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, żeby gdzieś ta kwota była albo zbliżona do tej, która występuje, albo poczekać na zmianę kursu, tak? Bo jeżeli chciałbyś w tym momencie sprzedać, załóżmy za 50 dolarów Ethereum, no to wiadomo, nikt tego nie kupi. Po pierwsze, twoje zlecenie wywinduje bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o strony. Po drugie, byłoby to za drogo, tak? Wszyscy szukają, żeby kupić jak najtaniej, więc też musisz na to uważać. Ja w tym momencie mam niedostępne moje bitcoiny, ponieważ mam kupione kilka kryptowalut, nie mam zainwestowane, ale jak robimy kupno? Jeżeli chcesz, nie interesuje Cię gdzieś ustawianie swojej ceny, zaraz Ci to pokażę, to możesz sobie kupić prosto od użytkownika. Klikasz po prostu, są one ustawiane od najlepszej oferty do najgorszej. Więc tutaj w tym momencie mamy najlepszą ofertę, następnie, następnie, następnie. Klikamy po prostu w tą strzałeczkę, jeśli chcemy kupić, potwierdzamy i kupujemy sobie w tym przypadku Ethereum. Jeżeli chcemy sprzedać komuś, no to patrzymy, tutaj ktoś daje najlepszą ofertę od samej góry, tak jakby jedziemy
klikamy, potwierdzamy i w tym momencie komuś sprzedajemy od razu, tak? Czyli jest w tym momencie sprzedaż albo kupno. Jeżeli chcemy na przykład ustawić tak zlecenia tak zwane buy limit albo sell limit, czyli chcemy ustawić limit, na jakim poziomie my chcemy kupić albo sprzedać, to tego służą nam te tabelki i wtedy ustawiamy, jak dużo chcemy Ethereum kupić, ustawiamy sobie tutaj liczbę sztuk, po jakiej cenie, cenę można wziąć tutaj na przykład z wykresu i wtedy mamy przeliczone to wszystko, ile to wychodzi w bitcoinach. I tak samo ma się to, jeśli chodzi o sprzedaż, klikamy buy Ethereum, oczywiście ja teraz nie mogę, bo nic nie wstukałem, ale na tej samej zasadzie jak poprzednio, buy Ethereum albo sell, potwierdzamy i zlecenie nam wchodzi. Poniżej mamy historię marketu, jakie były ostatnie zlecenia. Twoja historia, no ja aktualnie nie kupiłem sobie tutaj Ethereum, wydobywam je, ale to jakby inna rzecz. I tutaj jeżeli na przykład zlecisz sobie zlecenie, że chcesz kupić po jakiejś cenie albo sprzedać po jakiejś cenie i jeszcze nikt tego nie kupił albo nie sprzedał ci, to takie zlecenie będziesz miał tutaj otwarte i jeżeli już transakcja dojdzie do skutku, ono zniknie i wtedy będziesz dostaniesz albo daną kryptowalutę, albo bitcoiny, w zależności czy sprzedajesz, czy kupujesz. Tak to mniej więcej wygląda. Wszystko jest na tej samej zasadzie, jeśli chodzi o inne kryptowaluty. Z ciekawości wejdę jeszcze na przykład na Aeon, który jest tańszy, bo prawdopodobnie teraz jest w granicach 15 centów. Żeby ci pokazać, że schematycznie wygląda to tak samo, różni się tylko tym, że ta waluta jest po prostu dużo, dużo tańsza, ale można na niej również dużo zarobić, jeśli ktoś lubi spekulować na przykład. Tak to wygląda, tak? Czyli wykres mamy, wszystkie dane, jest warta aktualnie 16 centów, tu mamy po kolei ceny, jakie były wzrosty i spadki. I tak to tutaj wygląda, czyli schemat jest ten sam. Także tyle w tym wideo, a może jeszcze pokażę portfel, bo tutaj tak naprawdę na portfelu mamy wszystkie swoje kryptowaluty, które sobie kupimy. Dlaczego kupiłem te, gdzieś tam będę wyjaśniał dalej w postach. Troszkę spekuluję, troszkę mamy jakieś ogólne informacje, w które kryptowaluty zainwestować. Nie będę o tym tutaj mówił. To jest też indywidualna sprawa, ale też właśnie teraz mi się przypomniała bardzo ważna sprawa, jak doładować sobie konto w Bittrexie. A więc tak, wchodzimy właśnie tutaj na wallet i musimy doładować sobie bitcoiny, bo bitcoinami tutaj kupujemy. Także klikamy w plusik, który jest obok bitcoina. Wyświetli nam się pole, gdzie otrzymamy adres, na który mamy przelać bitcoiny. Kopiujemy go do naszego portfela, z którego będziemy przelewać bitcoiny i cała filozofia. Przelew bitcoinów trwa dosłownie kilka minut, z tego względu, że najpierw bitcoiny przesłane idą do depozytu oczekującego. Tam chwilkę siedzą i następnie przechodzą jako dostępne i za nie możemy kupować już inne kryptowaluty. Także myślę tyle w tym wideo, gdzieś tam mam nadzieję, że zobrazowałem, wyjaśniłem, jak poruszać się po Bittrexie, a informacje na temat kryptowalut, które warto kupować, co z nimi robić, dlaczego takie, a nie inne, no to będą w postach niżej albo gdzieś indziej. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć.